Ja jestem z natury człowiekiem przekornym i po prostu bardzo lubię odwracać sądy, które są powszechne, obiegowe. Więc jeżeli się mówi, że sztuka to jest, kino to jest sztuka ruchomych obrazów, to wtedy mówię nie, dlatego że no, obraz ruchomy to już nie jest obraz, to jest zupełnie co innego. Sztuka rozgrywa się w czasie, ma tyle samo wspólnego z muzyką, co z malarstwem, chyba że więcej bierze z muzyki, a naprawdę najwięcej bierze z literatury. Reżyser nic nie musi, ale też nic nie może, więc nie wiem właściwie od czego zacząć. Reżyser może być różny, może być chałturnik, może być zwykły konformista, może być maniak, może być ostrzelony i może być natchniony artysta. No wszyscy będą reżyserami. Jednemu się uda, drugiemu się nie uda. Reżyserem jest ten, któremu się udało. Bo reżyserów potencjalnych są dzisiaj setki albo tysiące. Wszyscy chcą się uczyć na reżyserów, opowiadać innym. Natomiast słuchaczy jest mało. Mało komu da się dzisiaj opowiadać. Wszyscy raczej chcą, żeby sami opowiadali. W czasach, kiedy ja wstępowałem do tego zawodu, on był zawodem bardzo ekskluzywnym. Bardzo niewielu było reżyserów, mniej niż dzisiaj. Kręciło się mniej filmów. Więc od początku trzeba było wiedzieć, że to jest zajęcie takie wyjątkowe. No i że oczywiście jest straszna konkurencja. Ale co ja wiedziałem, kiedy zaczynałem robić filmy? No bardzo chciałem opowiedzieć różne historie, które miałem w głowie. Uczyłem się ich pisać. A potem uczyłem się przekładać to, co napisaliśmy, czy co napisałem na ekran i dawało mi to wielką radość. Przeżywałem swój debiut jako wielką trudność, zresztą ten debiut bardzo trudno mi przyszedł, z wielkimi kłopotami, nie układał się ten film, nie chciał się skleić. To nie był film, który powstał od razu. Natomiast myślę, że w tej chwili konieczność przebicia się przez niezwykle zabetonowany rynek jest czymś, co bardzo młodych ludzi obciąża. Wszyscy muszą brać pod uwagę konieczność komercyjnego sukcesu. Ja nie musiałem się o to troszczyć i udało mi się zrobić filmy, które często były komercyjnym sukcesem, ale to nie była moja, to nie było moje najważniejsze zmartwienie. Ludzie i tak chodzili do kina, a w tej chwili raczej nie chodzą. Z moich filmów no każdy miał swój los szczególny i raczej interesujące są te meandry, że jedna i ta sama historia w innych kontekstach na przykład nabiera jakiegoś znaczenia, jest bardziej żywo odbierana. Dziwiłem się w ogóle bardzo, kiedy moje Barwy ochronne były w Polsce takim hitem, jak to się dzisiaj mówi, czyli blockbusterem, bo one zdobyły szaloną publiczność, będąc bardzo tanim filmem. To był najbardziej dochodowy w Polsce z moich filmów, bo rzeczywiście trafił na pewną falę. To nie był wyraz samego uznania dla filmu, ale on po prostu trafił w taką potrzebę społeczną. Była wtedy taka potrzeba, ten film chwycił. W innych krajach był doceniany, ale nikt się nim tak strasznie nie zachwycał, poza naszym obozem, gdzie zresztą w większości krajów go nie puszczono albo go zdjęto z ekranów, tak jak w DDR. W Rosji go w ogóle nie, w Związku Radzieckim go w ogóle nie wyświetlano w tamtych latach. Jednym to był film, który miał taki sukces, który już mnie przerósł. Ja się tego ani nie spodziewałem, ani na to specjalnie nie zasłużyłem. Po prostu trafiłem w swój czas. Ta przekora, do której się przyznaję, nie pozwala mi robić rzeczy, o której bym podejrzewał, że jest w danej chwili modna i że to właśnie chwyci. Raczej szukam tematów na odwrót. Jeżeli dzisiaj, w momencie, kiedy duża część Polaków i ogromna część elit odwraca się od chrześcijaństwa, to ja robię film o prześladowanym chrześcijaninie. No to jest na pewno coś na złość i bardzo możliwe, że zapłacę za to taką cenę, że ludzie ten film u nas odrzucą, no ale to jest koprodukcja, to może nie odrzucą moich koproducentów. Jednym słowem, ocena ta publiczna i moja ocena prywatna nie zawsze się spotykają. Moja ocena prywatna jest też chwiejna. Czasem sam tracę wiarę w coś, co zrobiłem, a po latach okazuje się, że to chyba było całkiem niezłe. Mam parę takich filmów, które zrobiłem na zamówienie, jak to się mówi, contre-coeur, czyli wbrew sobie. Nie bardzo chciałem, ale zrobiłem. Bergmana już oglądałem jako prawie dorosły człowiek i oczywiście zrozumiałem, że to jest takie kino,
takiego gatunku, z tej półki, na której chciałbym się znaleźć. Jak zrozumiałem, że Bergman może uprawiać wyłącznie kino autorskie, wyłącznie kino adresowane do poważnej, wymagającej publiczności, to zdałem sobie sprawę, że to ja też chciałbym to robić. Ja nie chciałem nigdy robić filmów rozrywkowych, chociaż mnie bawią. Parę razy otarłem się o taki warsztat kina czysto użytkowego, robiłem parę razy w życiu jakieś sceny batalistyczne, takie rzeczy, jakieś elementy filmu akcji pojawiały się nawet niedawno. Robię to z przyjemnością, ale to jest tylko zabawa, to nie jest ważne. Dlatego bym się nie chciał robić filmu, żeby się takimi scenami zajmować. Zawsze jest jakaś taka masa średnia, która jest większością. Jest taki ogon tych, co są najgorsi. I jest taki mały ogonek w drugą stronę tych, którzy są najlepsi i wyrastają daleko poza resztę. W każdej sprawie. Czy to wzrostu, czy to urody, czy to wielkości płatka śniegu. No więc oczywiście mnie interesuje ten mały kawałek, gdzie są ci najlepsi w takiej dziedzinie, o którą mi chodzi, najbardziej ludzie o największym człowieczeństwie. Gdybym do nich dotarł, to będę szczęśliwy, a jak pozostali się przyłączą, to dobrze. Ale nie mam ochoty robić koncesji na rzecz tego ogona, czyli uprawiać tego populizmu, zajmować się sztuką popularną, czyli niską, bo to wymaga ode mnie odejścia od moich własnych upodobań. Ja takiej sztuki nie lubię. Ale mnie nudzi. To czasem żartobliwie mówię, wspominając, że zawsze chciałem, myślałem robiąc film, czy na przykład taki profesor Kołakowski będzie chciał to zobaczyć i czy mnie pochwali. Czy pochwali mnie Miłosz, bo wiem, że oglądał kilka moich filmów, rozmawiałem z nim o tym, patrzył na nie czasem krytycznie, ale on nie żałował, że na to poszedł, wobec czego ja miałem poczucie, że mam swojego widza. I tak się zawsze chciałem wspinać na palce, żeby zadowolić tych najbardziej wymagających. Ja nie mam przekonania, że to jest wszystko na próżno. Ja mam dowody na to, że czasami jakąś maleńką kropelkę do czegoś dobrego można dołożyć, jak się zrobi opowiadanie, które człowieka jakoś tam rozbudza. Ale nie mam złudzeń, że to film obróci historię i myślę, że jeżeli ktoś miał takie złudzenie kilka razy w historii, jakieś dzieła sztuki wywołały jakieś wielkie reakcje społeczne, myślę, że to były fenomeny raczej nienormalne. Ale mam wrażenie, że coś czasami z tych filmów w ludziach pozostaje i może czemuś dobremu się przysłużą. Jak się już stosuje takie rozróżnienie między intelektualnym a emocjonalnym, to trzeba między tym wybierać. Moim zdaniem to jest jedno i to samo. Iluminacja była filmem, która odnosiła się do umysłu, a jednak ludzie się tym przejmowali. Uczucia, które żywili do głównego bohatera, były właśnie czystymi uczuciami. Staszek Latało wywoływał emocje, a przecież opowiadał o swoim intelektualnym rozwoju. Czyli ten podział emocjonalny, co tam do serca i rozum, szkiełko i oko, to są takie troszkę XIX-wieczne, a może nawet wcześniejsze podziały. Niekoniecznie trzeba tak patrzeć na sztukę. To jednak jest zjawisko, tak się mówi ładnie, holistyczne, całościowe. Także to jedno i drugie jest razem. Czy człowiek, który sam wymyśla swoich bohaterów, musi ich lubić? Chyba musi się z nimi jakoś utożsamiać, musi ich jakoś rozumieć, musi ich bronić. Ale może ich osądzać. Ja ich osądzam czasami bardzo źle, ale staram się, żeby mi było ich żal, albo żebym czuł jakąś ich biedę, bo inaczej zacznę robić publicystykę, wtedy się robi plakat. Nie pamiętam, żebym stworzył postać taką, o której bym powiedział, że jest do końca zła, czyli że jest jakimś ucieleśnieniem diabła. Nie przyszło mi to do głowy, nigdy chyba nikt taki nie był. A nawet jeżeli ludzie bardzo źle odbierali, bardzo chcieli potępić kiedyś mojego docenta w Barwach Ochronnych, to kiedy nakręciłem rewizytę, to przydałem mu jakby bardzo szlachetną biografię. Bo właśnie tacy ludzie często, którzy wyglądali, że są na dnie moralnym w czasach komuny, nagle w pewnym momencie mówili basta, dosyć, nie mogę tak dalej. Zmieniali front i stawali się zupełnie innymi ludźmi. Na pewno są lata, w których podaż rzeczy wybitnych była większa, zresztą byli autorzy, na których czekałem.
Słyszę, że najwcześniejszym autorem, na którego czekałem, to był Tomasz Mann, który zapowiedział, że pisze po czarodziejskiej górze przedwojennej, która mnie tak zachwyciła, że pisze doktora Faustusa. I czekałem, kiedy ta książka wyjdzie. No i ona wyszła wreszcie i była przetłumaczona i można ją było przeczytać. A potem jeszcze wyszła książka Manna o tym, jak pisał tego właśnie doktora Faustusa. Jeżeli ja wiedziałem, że Fellini zabiera się do nowego filmu, jeżeli wiedziałem, że Bergman robi jakiś następny film, to ja na niego czekałem, byłem bardzo ciekaw. Czytałem reportaże, bo żeby się dowiedzieć już, o czym on będzie opowiadał, bo już byłem niecierpliwy. Dzisiaj nie mam tak wielu artystów, na których dzieła czekam, chociaż są niektórzy, są młodzi, na których czekam z ciekawością i pójdę na te filmy, wszystko jedno, o czym to będzie, ale nie ma tego tak dużo. Po prostu może ja już jestem troszkę bardziej zmęczony. Jako widz za dużo widziałem i wiele rzeczy, które może kiedyś by mi się podobały, dziś mi się już nie chce oglądać. Ja byłem zawsze wierny swoim współpracownikom, z kolei jestem takim monogamistą. Wydaje mi się, że dla mnie, przy moim usposobieniu, ta wierność jest wielką wartością i to dotyczy zarówno aktorów, którzy się razem ze mną starzeją, oczywiście dlatego muszę brać nowych, bo trzeba grać także postaci młodych ludzi, ale czy moich montażystów, którymi pracowałem bardzo wiernie, z dwojgiem aż do ich śmierci, czy operatorów, z którymi bardzo niewielu zmieniałem, a teraz trafiłem znowu na operatora, co mam nadzieję, będę pracował długie lata, może już do śmierci, bo bardzo nam się dobrze pracowało, a jest on w wieku, w którym mógłby być moim wnukiem. Więc z Kilarem pracowałem całe życie i nie mogę sobie wyobrazić mojego filmu bez jego muzyki. Aktor musi się podobać i musi czuć, że się podoba. I musi mi się podobać mi się naprawdę. Czasem się zmuszam do tego, żeby mi się podobał, kiedy aktor jeszcze nie jest dobry, bo wiem, że będzie lepszy od tego, że ja go, że będzie czuł moją aprobatę, że ja wypatrzę w jego graniu coś dobrego, coś lepszego. No a czasami nie ma co wypatrywać, to znaczy, że to jest zła obsada i człowiek wtedy tylko myśli, jak uciec od tego aktora w montażu, jak najmniej go pokazać. Czasem zażenowanie myślę, ja napisałem jakiś płaski kawałek tekstu, nagle aktor to tak powiedział, że to nabrało sensu, barwy, brzmienia, wiadomo dlaczego on to mówi. A ja tego wcale na początku nie wiedziałem. Nie ma żadnej przemiany pokoleń. To młode pokolenie jest takie samo, jak było moje pokolenie 60 lat temu. To nieprawda, że się coś zmieniło. Jest taka sama ilość cwaniaczków, konformistów, spryciarzy, ludzi, którzy i tak marzą naprawdę tylko o czerwonym dywaniku, żeby na nim postawić nogę i znaleźć się w obiektywie fotografów i być sfotografowanym i być znaleźć się w jakiejś gali czy wiwie. A naprawdę wszystko jedno, co nakręcą, byle tylko się sprzedało. Takich ludzi w moim pokoleniu było tyle samo, co dzisiaj w tym młodym pokoleniu. I znowu mówię tak już ciągle próbując się przyzwyczaić do swojego wieku, że w moim wieku nagle już można byłoby wszystko razem odpuścić i pójść na emeryturę. Można by już nic nie robić, a ja się tak cieszę samą pracą, tym, że coś, co sobie wyobrażę siedząc przy stole, nagle pojawi się na ekranie i wygląda jak prawdziwe, jak żywe. I to ja zainscenizowałem. To jest radość taka, której nie chcę się ciągle pozbawić. I wydaje mi się, że to jest to, co w naszym zawodzie tak naprawdę uskrzydla. Nie te nagrody, nie te oklaski, tylko ta radość, że obraz ożył. No i potem radość, że ktoś w ten obraz uwierzył, że ktoś siedzi koło mnie i jak czasami gdzieś się wzruszy, zapłacze, no to po prostu ja mam zawrót głowy z radości, że osiągnąłem to, co jest w sztuce najważniejsze. Jeżeli liczę na nieśmiertelność duszy, to to jest zupełnie inna nieśmiertelność, nie ta, którą osiągamy na tej ziemi. Na tej ziemi nikt nie jest naprawdę nieśmiertelny, więc to jest tylko kwestia czasu zapomnienia, czy szybciej mnie zapomną, czy później. Oczywiście miło jest myśleć, że może ja odejdę, a moje filmy zostaną, ale równie dobrze mogę się pogodzić z myślą, że jeszcze ja będę żywy, a o moich filmach nikt nie będzie pamiętał. I jedno i drugie może się przydarzyć i to nie będzie nic takiego strasznie ważnego.